O ty jebany ty! Połamałem handbara już nowego? O, to se najeździłem. Ja p***le. Siemanko! Dzisiaj latamy sobie trochę nowym sprzętem. Znaczy ja sam latam, bo nikogo dzisiaj chętnego do jazdy nie znalazłem. Wczoraj dopiero ten motocykl dostałem, bo ci co gdzieś tam śledzili na Instagramie, to gdzieś tam dobrze wiedzą, że motocykl był sprowadzany ze Szwecji od Nikodema, dosyć gdzieś tam znanego na grupkach i tak dalej. Jest to XC350 z 2018 roku, czyli model wyżej niż ta poprzednia 350. Jejku. Czyli model wyżej niż ta poprzednia 350. Dosyć fajny motocykl, z tego co już gdzieś tam zdążyłem nim pojeździć. Naprawdę spoko jest, jeśli chodzi o zawias. Ale od początku. A więc tak, sprzedałem 350. Kto gdzieś tam śledzi na Instagramie Ace Riders, to wie dlaczego. Bo na story tam opowiadałem, dlaczego została 350 sprzedana. A mianowicie dlatego, że stwierdziłem, że zrealizowałem swoje marzenie, jakim był właśnie motocykl Supermoto w takich barwach i w ogóle, co chodziło za mną od gimbazy. Udało mi się to marzenie zrealizować, więc stwierdziłem, że nie ma sensu gdzieś tam pozostawać na tym marzeniu. No i trzeba iść do przodu dalej. No więc gdzieś tam, siedząc sobie wieczorem, naszła mnie taka myśl. To była w ogóle dziwna sprawa, bo po prostu ta myśl tak znikąd przyszła, uderzyła mnie. No i pojawił się pomysł, żeby sprzedać tą 350. Bo tak zobaczyłem, gdzieś tam przeglądając grupki różne, zobaczyłem, że te motocykle właśnie, tamten model, ceny poszły dosyć mocno w górę, jeśli chodzi na przykład o Supermoto, bo enduraki gdzieś tam trzymają tą cenę, chociaż z tego co zdążyłem zauważyć, to Supermoto zazwyczaj są droższe. Trochę kasy gdzieś tam w tamten motocykl pakowałem, naprawdę był wyceckany. No i giełka, było mi go bardzo szkoda sprzedawać, także no klientka, podkreślam, że klientka, która nas ogląda, kupiła ode mnie ten motocykl, trafiła do nas przez przypadek, przez znajomego. No i ogólnie, no naprawdę, mega szkoda było mi sprzedawać tamten sprzęt, ale stwierdziłem, że no trafia się okazja gdzieś tam do przeskoczenia na trochę wyższy level, o właściwie po prostu świeższy motocykl, więc stwierdziłem, że nie ma co się rozczulać, tylko trzeba brać i sprzedawać. No i tego samego dnia, kiedy dostałem zaliczkę, to zamówiłem sobie właśnie XC350 z 18 roku ze Szwecji, właśnie od Nikodema. Co najlepsze, tamten KTM, ten poprzedni 350, który był dla Supermoto, też był od Nikodema, tylko nie bezpośrednio przeze mnie kupowany, a po prostu od chłopaka z Polski. On go kupił dla siebie, później ja go odkupiłem od niego. No i stwierdziłem, że gdzieś tam są dosyć dobre opinie na necie o Nikodemie. Także stwierdziłem, że zaryzykuję, zobaczę co i jak, bo naprawdę z tego co wiem, to fajne motocykle sprowadza. Dlatego stwierdziłem, że no co szkodzi mi zaryzykować. Wezmę go, zamówię, zobaczymy, no co będzie. No i tak, powiem szczerze, że wczoraj o 8 rano dostałem motocykl, który było święto, poniedziałek. Tyle co zdążyłem się gdzieś tam chwilę nim przejechać, później poleciałem trochę gdzieś tam po takich hałdach poskakać i w sumie to tyle, no nie wiem, pół godziny może na tym motocyklu spędziłem. Dzisiaj jest taki pierwszy wyjazd gdzieś tam w jakiś tam teren. Pierwsze wrażenia, no mega pozytywnie. Na przykład jeśli chodzi o zawias, to zawias w porównaniu do tamtej 350 to jest spora przepaść. To co Heniek gdzieś tam opowiadał mi, że już ten model ma inny zawias,
bo reszta to jest praktycznie to samo. Jakieś tam drobne zmiany kosmetyczne w postaci plastików, jakichś tam przełączników, liczik i tak dalej. No i w sumie tyle. Co jeszcze? No dobra, miałem dzisiaj nie przeklinać, ale chyba dopiero pierwszy raz. No i co jeszcze? No na pewno jest troszeczkę lżejszy, albo mam tylko takie wrażenie. No zajebiste jest to, że nic tutaj nie ma jakichś tam luzów. No czuć, że ten motocykl jest niewyjechany. 350 miała prawie 300 godzin. Już pewnie teraz ma 300 godzin. A ten ma 110, czy 118, 118 chyba. Także no, sprzęt naprawdę kozak, świeży jest dosyć. Nie ma gdzieś tam luzów na podnóżkach, na innych kurde pierdolnikach, dźwigniach i tak dalej. Także no, jestem mega zadowolony z tego motocykla na tą chwilę. Co gdzieś tam mi się udało dostrzec z takich mankamentów. Była pocieknięta laga, ale widzę, że jest sucha tutaj, także tam faktycznie musiało pociec gdzieś podczas transportu. Z tej strony pin był wysunięty we wtyczce od czujnika prędkości. Mam nadzieję, że to była usterka, a nie celowy zabieg. Co jeszcze? Z tyłu dzisiaj wyczaiłem luz na PDS-ie. Naciągnąłem łańcuch, bo był trochę luźny. Nie ma kopki, co mnie martwi trochę. Tutaj trzeba pokleić mocowanie od wentylatora. Klocki, napęd, no naprawdę, reszta jest wszystko w zajebistym stanie. Półki są od Six Days'a. No i chyba tyle. No, motor naprawdę fajny. Ja jestem zadowolony. Zaraz zobaczymy, jak się będzie jeździć. No, plan jest na pewno taki, że trzeba opony te wyjebać, bo są dosyć słabe, także muszę zarzucić. Na tył pewnie pójdzie Metzeler Six Days, tylko pewnie soft, a nie super soft. Do tego Tubliss, naprzód tak samo Tubliss, i pójdzie jeszcze nowa oponka. Jeszcze nie wiem jaka, zobaczę co tam chłopaki mają na półce, także to pewnie wpadnie jeszcze w tym tygodniu. No i będzie można gdzieś tam testować go na wąwozach. Dobra, zaraz porobię jakieś przebitki i lecę w teren. Dobra, przebitki porobione, także mogę cisnąć na dół. Dawno mnie tutaj nie było, także zaraz zobaczymy, czy chłopaki rozjeździli mocno podjazdy, czy jest tak w miarę znośnie. Wczoraj żuczek tutaj był, gdzieś tam jeździł, kurde, jaki patyk wystaje. Space on twierdzi, że inny dźwięk, że jakby inny wydech tutaj był, że zupełnie inaczej ten silnik brzmi. Ale jakoś takiej wielkiej różnicy nie jest. O kurwa, miałem nie przeklinać. Dobra. Zajebiście jest, pierwszy podjazd od... Kurde, od kiedy? Od 3 miesięcy chyba? Oj, co ja pierdzielę. Od 2 miesięcy albo od miesiąca. Na piasek słaba ta opona. Czuję, że tamten podjazd piaszczysty to mogę mieć problem wyjechać. Ale zaraz zobaczymy. Zrobię parę ujęć, teraz ponagrywam do vloga, a za chwilę sobie, o, przedźwignię zmiany biegów jeszcze przestawić, bo też jest niewygodnie. Przełożenia mam chyba inne, bo tu zawsze chyba dwójką wjeżdżałem, czy trójką, nie, trójką. Jakoś mam wrażenie, że czwórkę wpierdzielam chyba. No i dźwignię zmiany biegów muszę trochę podnieść, bo jest mi dosyć, no, niewygodnie. Nie, jest fajnie. Teraz jadę może tamtędy, wtedy prosto na tamten podjazd, albo zaraz zobaczymy, czy jest ta hopka jeszcze. Gdzie to była? Tu.
Nie, ale jest fajnie. Jeszcze nie mam wyczutego tego sprzętu, ale ogólnie zajebiście jest. Dobra, mam dwójeczkę, wrzucę trójeczkę i tutaj zobaczymy, czy trójką wjadę. Ooo! Stój! Jebniutki! Gdzie ty? Stój! Prr, aż foteczkę pyknę. No, dobra. Moja kobieta nauczyła mnie ładne fotki robić. Także próbujemy. O, dobra, teraz dziada ściągnąć. Jeszcze może na szerokokątnym. O. Aż mi się łapy trzęsą. O, dobra. Fajnie, tutaj kurde, bez gaśnika. Paliwko nie cieknie, można go rzucić, zostawić. O, dobra. Tędy najlepiej próbować. Ale zawsze jakoś pierwszy raz jadę środkiem. Tylko raz jak nagrywaliśmy wtedy ten materiał do Normal Enduro Day. O, to wtedy bez buzera tutaj przy***em. Tak klatą w kierę. O nie, jaką chałdę ściągnąłem. Tutaj trawki sporo. O, kurczę, muszę sobie ten pasek do ciągania motoru zarzucić, bo jest słabo, tak bez niego. Przyzwyczaiłem się już. Jak nie miałem, to było ok, ale już jak człowiek się do tego przyzwyczaił, to jest lipa. Dobra, jeszcze raz. Ewentualnie tamtym można spróbować. Ej, jak się zjeżdża, to jest jakoś tak strasznie. Kurwa, bruo! O ty jany ty! Co ty robisz? Połamałem handbara już nowego? Ja cię... O nie, kurwa, klamkę złamałem. Noż ja dole. O, to se najeździłem. Jadolę. Ajajaj. Dobra, w domu leży zapasowa, tylko... O, ja cię zjechać stąd ze sprzęgła. Kurwa. Dobra, miałem nie przeklinać. Ja cię... O nie, dobra. Oj, jeszcze. O nie, przejebane tu będzie. Ach, to se najeździłem. A myślałem, że będzie tak pięknie. Kurwa, jeszcze nie mogę. No i ciekawe, jak ja to zrobię. Ha. Normalnie mam chęć go... O kurwa. Dobra. Ale przejebane. Ale jeszcze jest za co złapać. Muszę poluzować. Tutaj trzeba zastosować patent Henka. Dobra, jadę bez sprzęgła. A mianowicie zastosować taśmę teflonową na te. Ja pierdzielę, nie mogę się wysłowić. Taśmę teflonową na klamki tutaj, na kierownicę. I po prostu wtedy trochę mniej ściskasz. Mniej skręcasz tą klamkę, bierzesz, dajesz taśmę teflonową pod klamkę, zakładasz, skręcasz trochę mniej, ona siedzi sztywno, ale w razie uderzenia
Ja pierdzie, nie mogę się normalnie wysłać, czyjcie. W razie uderzenia po prostu ona się przekręci, a się nie połamie. O, ale dobra, jadę, jeszcze zmienię, to może jeszcze polatam sobie chwilę. Tak fajnie tutaj zawias działa. Nie wybija mnie jak w tamtym. Tak ładnie, tak miękko siada. Dobrze, że daleko nie mam. To ciste, szybko zmienię. Dobra, zarąbiście, znalazłem jeszcze jedną klamkę. Tutaj obłamany ma trochę koniec, ale wyjebane w to. Założyłem, także jeszcze sobie chwilę polatam. Ale zajebiście. Piękny jest ten zawias po prostu. Tak się fajnie skacze, jest taki no precyzyjny, a jeszcze nie jest wyregulowany pode mnie. Jak Michajnik wyreguluje, to będzie zajebiście. A fajnie guma na tym wychodzi. Ale pierwszy raz robię taką gumę z kolankiem w butach na moto. To zawsze robię bez. Sobie na supermoto latałem. Raz tylko spróbowałem w tych butach, a tak to zawsze bez nich. No ale widzę, że tak, przełożenia są... Nie wiem, nie liczyłem nawet, ile z tyłu mam zębów, ale nie są przyjemne, bo na tamtym, na, chociaż to na supermoto, to przy takim gadzie na szóstce miałem jakieś 90, tutaj mam 80. No i powiem szczerze, że tam się lepiej jeździło, jakby nie wiem, mam wrażenie, że te ostatnie dwa biegi, chyba że sprzęgły w takim słabym stanie, ale ostatnie dwa biegi gdzieś tak słabszy jest trochę, bo tak to jest to samo. No chyba że to jest jeszcze kwestia mapy, ale z tego co Henik mówił, to w tych modelach za bardzo się gdzieś tam nie... te mapy jakoś mocno nie różniły, nie było aż takiej różnicy jak w tym starszym. Zajebiście, tak w terenie. Jeszcze teraz popadało. Żeby nie było, to jest moje prywatne pole, także bez spiny jak coś. Aaaa, jak mi tego było potrzeba. Nie wiem, czy dętki nie rozjebałem, bo ostatnio w tamtym 525 właśnie tak rozjebałem dętkę tutaj. Ale mam bicie w przednim kole, strasznym. Straszne. A teraz to było dobrze słychać. No i słychać, że mam bicie. Dobrze, że mam z tyłu na koszulce napis Macek i wszyscy myślą, że jestem Maciek. Zawsze ktoś będzie pytać, co to za Maciek tutaj jeździ, to nikt nie będzie znać żadnego Maćka, co jeździ na motorze. Nie, tu jest pole. Myślałem, że tu jest droga. Dobra, to na obroty strzelam. Ale ciemno mam w tych goglach. W tle się masakra, one są przyciemniane. I tak jest ciemno, zwłaszcza że już jest wieczór. O! Kurwa. Au! Boję się tędy szybko jechać, bo dawno tędy nie jechałem i drogi nie znam. Znaczy nie znam, nie pamiętam, co się pojawi nagle za zakrętem. A kiedy znajdziemy się na zakręcie, co z nami będzie? Bita i odcięcie! I've been talking to you, trying to make it.
know, will you answer me?